Dziękuję. Ja zaskoczony byłem tym, że to komisje odrzuciły tę uchwałę, natomiast nie dodałem, z jakich powodów? Przecież to jest jakieś danie możliwości samorządom utworzenia nowych takich organizacji, gdzie by obywatel mógł bliżej dojechać i ewentualnie ten egzamin zdać. Powody tej decyzji komisji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie senatorze. A jeszcze pan senator Augustyn, tak? Bardzo proszę, panie senatorze. Panie senatorze, czy ustawa mówi wyraźnie o tym, że w tych nowych ośrodkach, jeśli taka byłaby wola samorządów, muszą być stworzone wordy, czy tylko o tym, że tam będą mogły być przeprowadzane egzaminy? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie marszałku, panie senatorze, nie muszą być tam, jednoznacznie podkreślam, tworzone wordy, a mogą być tworzone miejsca do egzaminowania. A odpowiadając na pytanie pana senatora Konopki, powiedziałbym w ten sposób, że to nie była jednomyślność w głosowaniu komisji. Zatem to też jest sygnał, iż część członków komisji uważała argumentację dotyczącą jakby stworzenia możliwości dla mieszkańców bliższego dotarcia i możliwości miejsca egzaminowania. No jednak komisje połączone w większości nie przekonały te argumenty. Niemniej mogę też chyba dodać, że po takiej wnikliwej analizie, że to nie ma obligatoryjności, że to jest możliwość, że jednak trzeba zastanowić się nad wniesieniem poprawek, które umożliwiłyby jednak dostęp do egzaminowania. Ja to tak będę ujmował, bo kwestia wordów to jest jakby troszkę inną sprawą. Istotą jest stworzenia bliżej mieszkańca możliwości egzaminowania. I to jest zasadnicza sprawa i sądzę, że jednak w późniejszych dyskusjach ta jasność się wyklarowała i ta decyzja, mam nadzieję, to już jest moje zdanie, będzie podlegała jednak chyba zmianie, ponieważ tutaj nie ma obliga, jeszcze raz chcę to podkreślić wszystkim panom senatorom, którzy przychylili się do wniosku. Natomiast uzasadnieniem wniosku były obawy, że zbyt dużo stworzy się czy wordów, czy miejsc do egzaminowania, które będą miały wpływ na kondycję finansową obecnych. A jeśli wziąć pod uwagę ilości egzaminowanych w innych krajach przypadające na miejsce egzaminowania, to naprawdę, naprawdę jesteśmy w niechlubnej czołówce. Dziękuję, panie senatorze.